Przede wszystkim, znowu połączę 7, dalszy ciąg tyranii. Dobra, bierzmy się do roboty. Chcemy w końcu zakończyć naszą przygodę z tym miejscem. Tak, kształt latarni nie reaguje na ognioklucze z tej części starych murów. Okej, więc być może będziemy musieli wrócić tutaj później kiedyś. Może z innych murów znajdziemy jakieś ognioklucze. Okej, dobra. Stawmy się jakoś. Łóż kamień. Zobaczymy. Włóżmy klucz. I został nam już tylko ten jeden ostatni. No to ciach. Since being sensible and abandoning the scars aren't options, might I suggest drawing our blades? Nie jesteśmy zbyt sprytnymi ludźmi. Po prostu... Tak. Ty, Baryk, jeszcze nie rzucaj tej swojej więzi. Zaraz się tym zajmiemy. Brat, ryb wolny. Nie rzucaj zwodniczej otchłani, tak to nie zadziała. Dobra, co możemy zrobić na niego? Wrażliwość na ogień, wrażliwość na zimno, wrażliwość na elektryczność. Świetnie. Tego właśnie chcieliś. To nam się podoba. Pak, powalenie, niewrażliwość. O! Kto by się domyślił? Dobra, Barik, ty go stantuj. Okej, ognista kula, przemawienie. Rzuć na niego ten mroźny kolec. To na niego działa. Okej. Rzucić więź honoru teraz z nią. Dodam do was trochę mocy. Okej, fajnie. Trzeba go spróbować spetryfikować. Dotyk tytana na Barika, powiedzmy. Chociaż nie, lepiej na zwrotkę to zadziała. Okej, fajnie. Nawalę się teraz. Wow, zwrotka, ty masz dużo rzeczy teraz. Tylko ten uścisk furii. Świetnie. Świetnie to wygląda. Okej, chromatyczna strzała. Tak, to musiałabyś wyekwipować swój miecz. Czy żelazo, nadzianie. Okej, spróbujmy go oszołomić. O! Wygląda na to, że zwołał kolegów. Dobra, i co z tym zrobimy? Może Barika wyślemy, żeby ich zgarnął? Okej, on jest podatny na mróz. Niewiele da, ponieważ już się wystraliśmy z mrozu. Okej. To boli. Rzucić przyspieszenie. Okej. Lantry oberwał trochę, ale spoko. Kierunkowana siła. Okej, na razie nikt nie potrzebuje zbytniej pomocy. Energetyczny bicz. Okej, więcej ich przychodzi. No będzie problem zaraz. Okej, Lantry otrzymuje obrażenia teraz. Okej, zobaczymy, czy da sobie radę na razie. Okej, nie za bardzo. Co ty robisz? A, on uciekł gdzieś. Dobra. To ty pomóż Lantriemu teraz. Okej. Rzucę na niego tarczę. Czy może ktoś przerwać temu gościowi? Okej, może... Tak, powalenie za bardzo nie ma sensu. Kto jest wrażliwy na pioruny? To na to, że nikt. Ale dobra, może uda nam się kogoś oszołomić piorunem. Okej.
Okej, ogłuszenie, świetnie. Okej, kto jest wrażliwy na ogień? Ty. To tobie zaraz się oberwie. Fajnie było, jakby tam ten duży również podszedł. Trzeba kogoś spetryfikować. Paraliż, niezbyt fajnie. Okej, petryfikacja, świetnie. Że ty baryk bij się z tamtym. Tak, może spróbujmy go wykończyć jak najszybciej, potem się zajmiemy tym małym. Okej, paraliż, niezbyt fajnie. Spróbuj go nadziać, zwrotka. Się zregenerował? Ojej. Bardzo niefajnie. Bardzo niefajnie. Okej, ty musisz się leczyć. Okej. Na tryb uciekaj może. I się ulecz, jeżeli jesteś w stanie. Okej. Bo musimy odejść z tego. A jeżeli tak, to nas narazi na odstąpienie. Okej, dobra. Rzućmy tarczę na Barika. Jak stantuje tutaj. I dobra. Co możemy zrobić? Niewiele. Możemy wrócić to, ale to pewnie niewiele da. Okej, dobra. Musimy z powrotem się uzbroić. Okej, fajnie, tutaj padli. Okej, Barik jest zraniony, więc musi się podleczyć. Okej, co możemy dać? Tempo ruchu, chyżość, unik plus 20, okej. Już niech tego użyje. Drugi oddech, nie. Rzućmy to na wszelki wypadek, gdyby Barik padł. Okej, chyba od razu się aktywowało. Okej, ty już nie masz, masz jeszcze potki, świetnie, to użyj jednej. Barik jak będzie mógł, to również użyje sobie. Rzucimy na niego tarczę również. Okej, zachowajmy wybuch na wszelki wypadek, gdyby przyszło jeszcze więcej pomagierów. Okej. Czy ich sparaliżowało? Tak, sparaliżowało Barika. Okej, dobra. Dobra. Czary nam się załadują za chwilę, więc... Okej, chyba znowu uciekł, tak? Tak, się leczy strasznie. Okej, dobra. Wrócił. Okej, możemy jeszcze wycisk na niego wrzucić. Okej, tylko nadziej. Okej, dobra, i przychodzą. Jest druga fala pomagierów, tak jak myślałem. Dobra, więc dobrze, że ten wybuch zachowałem. Okej. Możesz rzucić to na siebie. Dobra, co ty możesz zrobić? Możesz go zamienić w kamień? Okej. Możesz ich stantować. Byłoby fajnie. Chociaż nie, tego nie musisz, bo jest spetryfikowany. Okej. Weźmy go piorunem.
Okej, dobra, udało się. Padł. Troszkę było z tym roboty, ale... Ale w końcu się udało. Dobra. Co my tutaj mamy? Insygnia niezłomności. To po co przyszliśmy? Dobra. Trochę krapu. Receptura żywa śmierć. Hodowli żywej śmierci. Potężnego grzyba, który jest w stanie zapobiec śmierci. Do wyhodowania go potrzebujesz infanterii, wieży, odpowiednich materiałów. Ok. Oraz wybuch. Eksplozja przy trafieniu krytycznym bronią. Dobra. Mamy już fajniejszy łuk. No i dobra, no to tyle. Możemy się już stąd wynosić, wygląda na to. Dobra, już mamy te insygnia i co z nimi chcemy zrobić? Teraz jak już masz artefakt niezłomnych, pora opuścić wyłom w starych murach i wrócić do kamiennej strażnicy. Okej. Okay. No to zróbmy tak. Dobra. Wychodzimy stąd. Też nie, tutaj jest wyjście. A więc stare mury nie zdołały cię pokonać. Przynajmniej nie tym razem. Trakorius robi... stoi pośród ciał niezłomnych. Ale obaj wiemy, że to wszystko dla dobra naszej kampanii wojennej. Nie wiem, na ile Tunon skłonny jest przymykać oko na występki jego... Obaj wiemy, że to wszystko dla dobra naszej kampanii, ale nie wiemy, ale to nam skłonny jest przymykać oko na występki jego stanowicieli, a jestem pewien, że wiesz, co robisz. Mam nadzieję, że udało ci się znaleźć tam insygnia niezłomności, że całkiem nastawiające się za tobą stare mury. Ja osobiście zamiast tam wchodzić, poszukałbym innej drogi do kamiennej strażnicy, ale co kto lubi. Dobra, mam insygnia niezłomności. Kapitalnie! Lepiej zabierz je do grobowego Asza i złóż mu raport. Dopilnuj, by artefakt nie wpadł w ręce niezłomnych. Porozmawiaj z grobowym Aszem. Okej, jest tu coś, czego nie zebrałem? Łukająca rana. Dwuręczny. Przy trafieniu krytycznym cel wróg odebranie zdrowia. Okej. Fajny miecz dwuręczny. Sobie pomyślałem, że... Gdybym chciał drugi raz przechodzić tą grę, to zrobiłbym jakiegoś wojownika z ciężką zbroją i dwuręcznymi mieczami. Ale to kiedy indziej. Dobra. Porozmawiajmy z Lantrym, co ma nam do powiedzenia. Only ever battled over the land at the ground level of the monuments. Okay. I've never seen the glyphs of a spire light up in all my years. Not until you show up. If this were an isolated incident, I'd be confused. But it seems the spires, plural, are somehow connected to you. Some secret. Okay. Dla mnie również to zaskoczenie. Pobierają nauki u stóp Tunona. Być Tunon albo jeden z jego archontów coś mi zrobił? Nie, dobra. Weźmy jedynkę, bo ma najwięcej sensu. Dla mnie to również zaskoczenie. Lantry wzdycha przeciągle i przegrywa dotknięty do ust koniuszka pióra. Kiwa głową na boki, mrucząc półsłowka. Cały czas chcę wiedzieć, o czym myślisz. Words for it, I'd share. I'm just not sure what to make of it. I'm realizing how much more there is to learn. Tak, zdecydowanie. O, póki co ruszajmy. Dobra, wynosimy się stąd w końcu. I idziemy do rozstaju myśliwego. Nie, musimy wrócić do... Wróćmy do Asza i jak grzeczni żołnierze zdajmy mu raport.
Dobra. Szybko wchodzimy. Ta ścieżka naokoło. Przy okazji mam dużo krapów w ekwipunku. Kiedy prędzej czy później będę musiał posprzedawać to wszystko i nie sporo pieniążków na tym zarobią. Ale to kiedy indziej. I co nie potrzebuję zbytnio pieniążków. Więc nie muszę się tym zajmować. Okej, okay, to jest grobowy. Gadajmy z nim. Okej, okay, FPS-y mi spadają z powodu liczby postaci na ekranie. Stanowicielu, historia nie pamięta, kiedy ostatnio ktoś wszedł na szczyt wieży, a ty dokonałeś tego jakby nigdy nic. Co masz w związku z tym do powiedzenia? Okej. Okay. Jeżeli pomoże mi to w prowadzeniu działań wojennych, to nie powinieneś narzekać? Nie. Wieże dają pewne korzyści strategiczne. Chodzi więc tylko o przewagę taktyczną. Może i dobrze. Czymkolwiek jest moc, która wzniosła i podtrzymuje wieżę, lepiej by nie odciągnęła twojej uwagi od wojny. Czego potrzebujesz, stanowicielu? Wracając z wyłomu w starych murach. Wiele nadziei pokładasz w zawartości tych pradawnych ruin. Chociaż krainy te nie zostały jeszcze w pełni opanowane przez Imperium, to jednak zakaz Kyrosa odnośnie wchodzenia do starych murów nas obowiązuje. Dziękuję, że jesteś skłonny ponosić takie ryzyko dla mojego Legionu. Mam nadzieję, że twoje wysiłki, by pozyskać jakieś świecidełka, posuną naprzód naszą kampanię. Podejrzewam, że nawet potężny Tunon wybaczy nasze wykroczenie, jeżeli wojna od nich zależy. Okej. Okay. Udało nam się zdobyć insygnię niezłomności, które powinny pozwolić nam przejść przez burzę. Niezłomni wykazali się przebiegłością, sądząc, że takie znaleziska mogą poradzić sobie z magią Kyrosa, a my zyskamy na ich pomysłach. Ostatni z regentów zginie, a edykt burz dobiegnie końca. Podbój krzepy niemal dobiegł końca. Okej, sądzisz, że to będzie oznaczało kłopoty? Nie dla mnie. Chętnie wyślę cię na koniec świata, że oznaczać to będzie pokonanie głosów Nerata, więc do starych murów tym bardziej. Jeśli Tunonowi nie spodobają się twoje poczynania, musicie to rozstrzygnąć między wami. Okej. Okay. Nie się przekonam, czy ten stary grad przepuści nas przez burzę Kyrosa. Wysyłam dwa oddziały do Kamiennej Strażnicy. Jeden dowodzony przez Żelazną Gwardię Rumlanę, drugi przez komendanta Dimitrisa. Nigdy jeszcze nie byliśmy tak blisko zdobycia Kamiennej Twierdzy. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je teraz. W przeciwnym wypadku oczekuję twojego zwycięstwa niezłomnymi i odbicia mojej córki. Chcę cię zapytać o twój bunt przeciwko Kyrosowi. Dobrze, że ciekawi cię nasza historia, ale niepokoi mnie, że mówisz o buncie. Przeszłe bitwy stoczono stulecia temu. Przyszłe powstania mogą pomóc nam zrozumieć obecne wydarzenia. Niewykluczone. Nędzne wysiłki tutejszych nijak mają się do moich starań, ale lepiej byś ruszył do walki rozumiejąc przeciwnika. Chcesz usłyszeć, jak zdziesiątkowałem armię Kyrosa, stworzyłem legion oparty na wartościach północy i zyskałem nieco władzy? To prawda, że wiele osiągnąłem jako władyka z północy, ale moje prawdziwe życie rozpoczęło się dopiero pod okiem Kyrosa. Kogo pokonałeś podczas swojego buntu? Pokonałem krwawą ruinę ówczesnego archonta wojny, wciągając go w pułapkę. Musiał być tak rozochocony polowaniem, że nie zwrócił uwagi na pospiesznie zorganizowaną dywersję. Nawet zabicie tego wroga było niczym wobec mojego późniejszego zwycięstwa. Pokonałem także głosy Nerata. Trudno sobie wyobrazić, tyle czasu minęło, a historia się powtarza. Mój legion niemal zniszczył Szkarłatny Chór. Upokorzył go. Podejrzewam, że duma Archonta tajemnic do dziś pozostaje urażona. Ciekawe, czy inaczej pamiętałby ten konflikt, czy w ogóle by go pamiętał. Głosy ma dobrą pamięć, ale szybko traci zainteresowanie. Żołnierze Chóru są dla niego niczym i poświęca ich bez wahania. Głosy bardziej ceni swoją dumę i satysfakcję. Jeśli jest wystarczająco przebiegły, by nie dać się poważnie zranić. Chociaż zdaje się, że ja wciąż jestem mu solą w boku. Okej? Okay.
Jak to było, kiedy przyjąłeś tytuł Archonta Wojny? Cóż, z początku nie zdawałem sobie sprawy, że otrzymałem władzę ponad dotychczasową. Teraz może się to wydawać oczywiste, ale na wojnie łatwo się pogubić. Nie miałem najmniejszego zamiaru domagać się ani przyjmować takiej odpowiedzialności pod Kyrosem. Całe lata trwało, zanim pogodziłem się z moją własną kapitulacją. Jeśli jednak miałem już otrzymać jakiś tytuł w hierarchii Archont, wojny wydawał się być dla mnie odpowiedni. Szczerze mówiąc, myślę o sobie raczej jako o generale i ojcu. Powiedz mi o walce z Archontami. Graliśmy wiele bitew przeciwko Archontom. Chociaż największe szkody poczyniliśmy głosom Nerata, to nie był on jedynym Archontem, który nas zaatakował. Kiedy Archont Entriopii zniszczył nasz oręż, chwyciliśmy za drewnianą broń. Kiedy Archont Smutku odebrał nam chęć do walki, pokrzepiły nas pieśni z północy. Powstrzymałem ich natarcia, chociaż nie miałem archontowego wyszkolenia czy doświadczenia. Niewątpliwie było to jeden z powodów, dla których Kyros mnie wybrał. Jak doszedłeś do władzy? Ta opowieść zaczyna się z samym buntem. Zawsze potrafiłem natchnąć moich żołnierzy lojalnością i oddaniem, ale z biegiem lat pokochałem moich podwładnych. Każda kamienna tarcza jest dla mnie jak bliski krewny. Zrobiłbym wszystko, by pomóc im zwyciężyć. Wiemy to aż nadto dobrze, generale. Kiedy stawialiśmy czoła Kyrosowi, kobiety i mężczyźni z mojego legionu trenowali jeszcze dłużej, maszerowali jeszcze dalej i wytrzymywali jeszcze więcej, niż im pokazałem. Byliśmy nie do zatrzymania. Żołnierze przypisywali tę przewagę mnie. Całkowicie się im poświęciłem, a oni czuli się chronieni i wzmocnieni moją obecnością. Od początku sądziłem, że jedynie poszukiwali w swoim dowódcy odwagi, ale nie, oni pierwsi odkryli prawdę. Mówisz o Egidzie? Najwidoczniej zwracałeś uwagę na to, co się działo podczas podboju. Moja Egida, jak zaczęło ją nazywać, osłania wiernych mi żołnierzy ochronnym całunem. Są dzięki niej dziesięciokrotnie wytrzymalsi, skuteczniejsi niż zwyczajna armia, zdolni przyjąć śmiercionośne ciosy bez uszczerbku. Z początku skuteczność mojego legionu przypisywałem ich wyszkoleniu i pochodzeniu, ale wkrótce zrozumiałem, że było to coś więcej. Podejrzewam, że zwiększyło to zainteresowanie Kyrosa moją sobą. Moc Archonta trzeba rozwijać lub zmiażdżyć w zależności od osądu Tnona. Kiedy siły Kyrosa uznały mój wpływ na żołnierzy za rzeczywiste zagrożenie, postanowiły raz na zawsze złamać mój upór. Wysłali przeciwko nam wszystkie armie, które mieli dostępne, niemal doprowadzając do zniszczenia Szkarłatnego Chóru. Ostatecznie jednak, jak to zwykle bywa, ja również przegrałem. Co się stało potem? Zaprowadzili mnie w kajdanach przed sąd Tunona. Po drodze zabiłem paru nastu strażników. Pomyślałem, że skoro Kyros życzy sobie mojej niewoli, to odpłacę im się za tę hańbę krwią. Kiedy ukląkłem przed arbitrem i poczułem siłę jego spojrzenia, moja krew wystygła, a gniew ustąpił miejsca strachowi. Tunon zaproponował mi warunki mojego wyroku. Gdybym wykazał niesubordynację, moi żołnierze mieli zostać straceni. Gdybym zaś złożył hołd Kyrosowi, propozycja była jednorazowa. Wówczas pozwolono by mi służyć z moim legionem jako jego archont. Był to trudny wybór, ale nie na tyle, by mnie sparaliżował. Moi żołnierze nie po to zdobywali chwałę, by stracić wszystko przedwcześnie. Po tym, jak dokonałem wyboru, Tunon zaprosił mnie na spotkanie Rady Archontów, gdzie potwierdzono moją lojalność i uczyniono mnie jednym z nich. Zostałem mianowany archontem moich żołnierzy i archontem wojny. Pokazując swoją siłę, zasłużył na przyzwoity awans. Dziwne, że tak bardzo nie znosi chóru. Resztę historii już znasz. Mój sławny legion przemianowano na wzgardzonych. Archonci zmusili mnie nawet do porzucenia mojego północnego nazwiska. Przydomek grobowy miał być żartem, gdyż pochowałem swoją dumę w przeszłości. Jestem teraz wasalem Kyrosa, ale moje wojsko nadal jest pod moją ochroną. Od pokoleń dbam o ich wzajemny dobór i wychowanie, więc zgardzeni nie wykazują żadnych oznak osłabienia. Okej, dobra. Ciekawa historia. Ale bierzmy się już do roboty. Dobra. Mamy po jednej ranie. Ale oni są już w połowie drogi do awansu, więc myślę, że niedługo awansujemy i oni sami się zaleczą, więc obędziemy się na razie bez odpoczynku. Okej. Kamienostrożnicy i rozstroje myśliwego. Czy mamy tam jakieś zadanie w rozstrojach myśliwego?
Przynieś je Hieronymusowi, którego znajdziesz przy wyłomie w starych murach. Okej. Okay. Jak złamać wroga? Wiecie, że Matthias, przywódca niezłomnych, udał się do rozdroża. Okej, okay, dobra. Możemy to również zrobić. Zdobądź pozostałe wieże w terasach. Okej. Okay. Dobra. To jeszcze wrócimy do wyłomu w murach. Tam jest ten gość, o którym zapomniałem. Przynajmniej był. Hieronymus. Wróciłeś, to znaczy oczywiście wiedziałem, że wrócisz, po prostu cieszę się, że cię widzę. Opowiedz mi o tym, co ci się przydarzyło. Znalazłem kamienie oświecenia. Fascynujące, spodziewałem się, że będzie kilka duplikatów. Dziękuję ci, przyjacielu, te kamienie pomogą nam odczytać glify budowniczych starych murów. Okej. Okay. Zrobiłeś więcej niż mógłbym oczekiwać, a mimo, że mogę zaoferować ci skromną nagrodę. Czego dowiedziałeś się z kamieni? Jak dotąd niczego. W teorii każdy może posłużyć do czytania zaszyfrowanego tekstu, ale nie sposób stwierdzić, który kamień pasuje do którego tekstu. To z pewnością nudzi, ale zapewniam cię, że są niezmiernie ważne. Nie jestem młodzieniaszkiem i jeżeli nadal będą mnie posyłać z takimi zadaniami, moje badania w końcu przepaną. To kopia dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się przyda. Okej, okay. Odblokowano zdolność za reputację. Zrozumienie magii. Pasywna obrona przeciwko zaklęciom plus 10. Okej, okay, fajnie. Na pewno się przyda. Okej, okay, dostaliśmy coś. Sigil chwytu. Akcent, który zwiększa zasięg zaklęcia. Sigil chwytu 2. A, okej. Okay. Możemy to zastosować? Ta. Czekaj, zobaczmy, ile to zwiększa. Z 10 na 12 metrów. Na pewno się przyda. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiedza 100 nie jest maksymalną. Możemy jeszcze dalej wbijać, więc... więc przyda się na pewno. Okej, okay, ognista kula. Ten... nie zmienia obrażeń, tylko po prostu chwila, czy mam tu jakiś, a okej, okay, dobra, to nie zwiększa obrażeń, tylko dodaje po prostu przypadłość oraz różne typy obrażeń, więc skoro już mam jedno zaklęcie, które ma ogień i mróz, to drugiego nie potrzebuję, więc myślę, że tutaj coś innego dam. Na przykład może chwytu 2. Żeby mieć większy zasięg. Mógłbym jeszcze dodać ten drugi sigil, ale nie mam na razie wiedzy na to. Ten sigil przebicia. Przebija cele znajdujące się w jednej linii. Okej. Okay. Dobra, na razie zostawmy tak. Okej. Okay. Tobie dam większy zasięg. To również mógłbym dać sigil przebicia, ale... większy zasięg uważam, że jest fajniejszy. Okej. Okay. Tego nie zmienię. I co? To ty też zasięg. Tutaj też. I tutaj. Okej. Okay. No i dobrze. Dobra. To niestety wyczerpało mój czas na ten odcinek. W następnym odcinku. Wiecie co, najpierw udamy się do tych rozdrożych myśliwego, żeby zabić Mithasa. A później dopiero udamy się do kamiennej strażnicy i... no i skończymy chyba sprawę z krzepą. Ciekawe mnie, co
co jeszcze będziemy mieli do roboty w tej grze, jak dużo rzeczy. Ponieważ z tą krzepą całkiem sporo nam się zajęło czasu. Więc to myślę, zastanawia mnie, jak duża część gry właśnie tutaj się w krzepie rozgrywała. Okej, ale dobra, nieważne. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!